Sław Rybsiecki przed galą KSW 55. Może zacznę od najnowszych spraw, które w jakiś sposób dotknął albo nie organizacji przed tą właśnie galą. Nowe rozporządzenia, nowe zasady dotyczące walki z koronawirusem. Czy rzeczywiście to, co się wydarzyło, te nowe strefy, w jakiś sposób wpłyną na wasze plany, jeśli chodzi o tą sobotnią galę? Znaczy, nie chcę się tu definitywnie wypowiadać, bo jakby to nie jest część pracy, którą ja się zajmuję w KSW. Z tego, co mi wiadomo, chyba jesteśmy bezpieczni, w sensie, znaczy w ogóle nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o sam event, tylko te strefy w jakimś tam zwiększają ograniczenia, jeżeli chodzi o publiczność, ale wszystko wskazuje na to, że i tak mieliśmy na tyle małą publiczność, że po prostu to w naszym przypadku nic nie zmieni. Czyli jednym słowem, zagrożenia jakiegoś wielkiego nie ma, rozumiem? Nie, znaczy żadnego. Znaczy w najgorszym razie oczywiście potrafię sobie wyobrazić sytuację, że nie wiem, no za 2 tygodnie są jakieś takie obostrzenia, które powodują, że w ogóle nie może być publiczności na eventach sportowych, ale znaczy tak czy siak my jesteśmy zdeterminowani, żeby robić galę nawet bez publiczności, więc tego zagrożenia nie było i nie ma. To pozwól, że tylko dopytam, bo to jest gala jedna rzecz, a druga sprawa to oczywiście na przykład oficjalne ważenie. Ono jest jakby przed jeszcze tym oficjalnymi chyba wszystkimi obostrzeniami, które mają obowiązywać, więc to w ogóle was nie dotyczy. No tak, no jakby my oczywiście stosujemy się do wszystkich aktów prawnych czy rozporządzeń. Na tę chwilę te nowe rozporządzenia o żółtej strefie w całym kraju wchodzą od soboty, więc nie dotyczą one piątkowego ważenia. To może przejdźmy do samej już gali, do tych sportowych wydarzeń, które nas czekają. Zacznę od jakby góry samej rozpiski, czyli tej najważniejszej walki, rewanż Scotta Askama z Mamedem Khalidowem i cała ta otoczka, która gdzieś tam towarzyszy tej walce, słowa, które też dzisiaj tutaj padały. Scott, który mówi, że nie lubi Mameda bardzo i że zarzuca mu tam różne jakieś nieprzyjemne słowa i podśmiewanie się. Mamed, który do końca tego nie rozumie, sugeruje, że to wszystko jest troszkę inaczej niż to mówi Scott. Ja wiem, gra taka medialna, Ale czy ty, jak tak patrzysz na to, oceniasz, to rzeczywiście są dwaj panowie, którzy tak bardzo się nie lubią, szczególnie Scott, tak rzeczywiście Mameda nie lubi mocno? Myślę, że to uczucie ze strony Scotta jest jak najbardziej szczere, tak. I z drugiej strony myślę, że też panowie nie pałają do siebie sympatią i na pewno nie ma tu takiej relacji, która była między Scottem a Michałem, która zresztą też się już zepsuła po wypowiedziach Michała, więc myślę, że To nie jest gra, oni się nie lubią. A sportowo, jakbyśmy tak mieli spojrzeć na tę walkę, troszkę ocenić tutaj teraz, po tym, co się wydarzyło wcześniej, Mameda, Scotta, gdzieś tam miejsce, w którym są teraz, to ja wiem, że może niezręcznie oceniać, który z nich wygra, ale tak jakby ocenić ich postęp, ich teraz możliwości, to ile się zmieniła postać sportowo Mameda i Scotta po tej pierwszej walce? Znaczy, to też trudno mnie oceniać. No jakby nie uczestniczyłem w treningach ani jednego, ani drugiego. Obaj no jakby też byli dotknięci przez tą sytuację z lockdownem, pandemią. Myślę, że u Scotta jednak miał to większy wpływ, no bo on musiał przeorganizować swój obóz przygotowawczy, przenieść go z American Top Team na Florydzie do UFD Gymu w Düsseldorfie. To jednak, trudno powiedzieć, czy to będzie na plus, na minus, na pewno dużo inaczej niż dotychczas. W przypadku Mameda to jednak jest cały czas to samo miejsce, ale no wiecie, jakby my aż tak nie uczestniczymy w treningach, żeby teraz móc powiedzieć, czy od tej poprzedniej walki coś diametralnie mogło się zmienić. Jest 2 dni do gali, jutro jest ważenie. Spodziewacie się jakichś niespodzianek? Któryś z zawodników sygnalizował, że na przykład nie będzie w stanie wykonać limitu wagowego, czy wszyscy raczej sygnalizują gotowość, że jest ok, ważenie przebiegnie bez problemu? Szczerze mówiąc, no jakby miałem dzisiaj trochę więcej innych obowiązków, nie śledziłem, kto ile wniósł na wagę. Wydaje mi się, z tego co ja widziałem i tych zawodników, którzy się u nas w biurze czekowali, sprawdzali, może to ładniej po polsku, nikt nie miał jakiejś tam niesamowitej ilości kilogramów do zrobienia, ale no też nie byłem przy wszystkich, więc nie potrafię powiedzieć. Czy w sobotę na gali KSW będziecie starali się ogłaszać jakieś inne pojedynki z karty Genesis, czy raczej staracie się oddzielić te dwa produkty? Z tego co mi wiadomo, chyba z Genesis nie będziemy nic ogłaszać. Myślę, że większość rzeczy
odsłonimy już po weekendzie. Nie chcemy też za bardzo stwarzać takiego szumu komunikacyjnego. Na KSW skupimy się na KSW. Czyli będzie ogłoszenie main eventu na KSW 56? Być może. Być może. No właśnie, przechodzimy też do tej kolejnej gali, ale ja jeszcze też i wrócę do tej i do tego całego czasu, o którym mówimy, trudnego. Robiliście gale w Polsce, robiliście gale za granicą, w wielkich halach, teraz to zupełnie inaczej wygląda. Tak z organizacyjnego punktu widzenia, z punktu widzenia twojego chociażby, co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze w tym czasie, jeśli chodzi o przygotowanie gali? No generalnie najtrudniejszym elementem jest ta niepewność, tak? Czyli że no, nawet dzisiejsza sytuacja, tak? Są dwa dni do gali, dowiadujemy się o nowych obostrzeniach, które jakby już zahaczają o ten moment, kiedy będzie gala. Wiemy, że one zostaną wprowadzone, nie wiemy jakie. No i tak naprawdę, no jakbyśmy robili galę tydzień wcześniej, tak jak FEN na hali sportowej, no to już byśmy byli tym dotknięci, tak? Więc największy, myślę, taki problem to jest brak możliwości planowania dużo wcześniej. No, mieliśmy przecież zaplanowane minimum dwa eventy za granicą na drugą połowę tego roku i też no, na jakimś tam etapie musieliśmy w ogóle porzucić te plany słusznie, mimo że jakby też nie było pewnej informacji, no, ale uznaliśmy, dobra, nie ryzykujemy, tak? To na pewno to jest takie największe wyzwanie. No poza tym, nie wiem, znaczy na pewno, jak, że tak powiem, jesteśmy tu w Warszawie, mimo że gala jest w Łodzi, no ale to jest jakby w sobotę tylko, powiedzmy, godzinna droga autostradą, także nie jest to jakoś logistycznie skomplikowane. Na pewno jest trochę wygodniej, tak, że wszystko się dzieje tu u nas w biurze, a nie w hotelu, na wyjeździe, nie wiem, no, takie prozaiczne rzeczy, jak nie trzeba wozić drukarki, czy tam wszystko mamy pod ręką, bo jesteśmy u siebie. Ale no, poza tym... Chyba raczej zgodnie z jakimś takim sznytem, który mamy wypracowany od lat. A jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane też z zawodnikami, to znaczy wiadomo, że oni zawsze musieli jakieś tam wypełnić rygory, ale teraz one są dodatkowe jeszcze badania, trzeba sprawdzać tych zawodników. Raz, czy to jest bardzo duże utrudnienie? Dwa, czy zdarzyło się, że na przykład gdzieś mieliście taką historię, że któryś zawodnik z różnych właśnie przyczyn, szczególnie tych zdrowotnych, na przykład nie mógł być brany pod uwagę? Czy to się wam przytrafiło? No akurat mieliśmy chyba, nie pamiętam, czy jedne czy dwa przypadki, że zawodnik był zdiagnozowany, no ale nie wiem, chyba nie jestem uprawniony, żeby ujawniać, kto to był. Na szczęście to też było na takim etapie, że to nie było ogłoszone, więc no, na razie w miarę okej. Okay. No myślę, że też generalnie jako Polska przechodzimy tą pandemię w porównaniu do innych krajów dużo lepiej, więc to szczęście w nieszczęściu. Mam pytanie o dwóch rosyjskich zawodników z Rosji. Szamil Musajew, kiedy ewentualnie powróci, czy już macie jakiś sygnał, że jest gotowy, na jaki termin będzie gotowy? No i drugi oczywiście Albert Durajew, który czeka już długo na debiut w KSW. Na razie ta sytuacja trochę logistyczna jest zbyt skomplikowana i w przypadku Musajewa to nie chcę mówić, że to było bezpośrednią przyczyną jego kontuzji, ale no mieliśmy spore problemy, żeby go ściągnąć do Polski, więc nie potrafię powiedzieć. No jednak zawodnicy spoza Unii Europejskiej, a szczególnie ze wschodu i to w dwie strony jakby na kontrolach i rosyjskich i polskich stwarzają. I chyba też wydaje mi się, że nie nam, no bo to też nie przypadek, że czterech rosyjskich zawodników na przykład z najbliższych gali UFC wypadło, tak? A kwestia koronawirusowa właśnie tutaj kładzie się cieniem, czy wybierzecie pod uwagę, że na przykład mogą pójść obostrzenia i dlatego na przykład nie chcecie ich w tej chwili gdzieś tutaj na najbliższą galę być może kontraktować? Jak to w ogóle wygląda od tej strony? No oczywiście, znaczy, no, my już wiemy, że to przetransportowanie zawodnika jest skomplikowane, więc no oczywiście ma to wpływ. No jak widzicie z tych rozpisek, które były na ostatnich trzech galach, wydaje mi się, że poza Aleksandrem Iliczem nie było żadnego, no i Musajewem, który finalnie nie zawalczył, nie było żadnych innych zawodników spoza Unii Europejskiej, z tym, że akurat Aleksander Ilicz o tyle ma jakby ułatwione zadanie, że ma pozwolenie na pracę w Szwajcarii, co właściwie pozwala mu być traktowanym tak jak obywatel Unii Europejskiej, czy tej strefy tam, Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, tak, EFTA. Co? Chyba tak, chyba to będzie tyle na razie, przynajmniej to liczymy na to, że ta gala rzeczywiście w pełni będzie tutaj mogła się udać i rzeczywiście będzie to kolejny dobry event organizacji KSW. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.